Cześć! Dzisiaj znowu troszeczkę z innej beczki. Chciałam się z Tobą podzielić pierwszym rozdziałem mojej powieści, którą planuję w trzech częściach. I jestem bardzo ciekawa, co Ty o tym sądzisz, co tutaj popełniłam wczoraj wieczorem. Natomiast od razu mówię, że nigdy nie uczyłam się czytać jak lektor i tak dalej, więc będę to czytać tak, jak normalnie bym czytała. No i jest jeszcze jedna rzecz, że od ponad 20 lat już nic takiego nie pisałam. Tak więc, no, trochę już dawno nie zajmowałam się tego typu literaturą. Raczej zajmuję się pisaniem różnego rodzaju poradników czy książek know-how. Tak więc po prostu zapraszam Cię do posłuchania, jeśli masz na to czas i ochotę. Mam nadzieję, że masz. Więc tak. Tutaj będę zerkać, bo tutaj mam swój laptop, tak więc będę czytać z laptopa, nie znam tego na pamięć. Uwaga! Przechodził właśnie obok wysokiego budynku naszpikowanego mnóstwem szklanych okien, kiedy poczuł silny wstrząs i usłyszał kolejny wybuch. Huk był tak głośny, że aż zabrzęczało mu w głowie. Odłamki rozbitych okien popłynęły w dół jak wartki szklany wodospad. Lśniły w słońcu niczym kropelki porannej rosy na płatkach dzikiej róży. Gdyby ten widok nie oznaczał potwornej ludzkiej tragedii, uznałby go nawet za piękny. Zapatrzył się w niego przez chwilę w milczeniu i z zadumą. Z zamyślenia nad paradoksami III wojny światowej wyrwał go pełen bólu jęk. Głos, który nagle zawdzięczał mu w uszach, był cichy i słaby, jakby wypływało z niego życie i ostatnia iskierka nadziei. Omietł otoczenie wzrokiem. Dostrzegł ledwo zauważalny ruch pod zgliszczami pobliskiego domu. Spośród ostrych jak zęby rekina kawałków cegieł, osmalonych buchającymi zewsząd pomarańczowymi językami ognia, wystawała czyjaś dłoń. Była mała i jakby bezradna. Z jednego z palców zwisał smętnie paznokieć, lekko poruszany wiatrem, niczym krwawa chorągiew i smutny symbol utraconego poczucia bezpieczeństwa. Pomyślał, że to dłoń dziecka. Nie pozwolą mu nikogo uratować, gdyż byłoby to niezgodne z główną dyrektywą, która zabraniała ingerencji w rozwój innych kultur czy czasów. Jednakże zaprogramowany w nim system wartości nie pozwolił mu zostawić bezbronnego dziecka na śmierć. Takie postępowanie kłóciłoby się z jego poczuciem dobra, a on chciał być dobry. Szybko rozpoczął pracę. Energicznie odgarniał rozszarpane licznymi wybuchami zakurzone kamienie i rude cegły. Żwawo usuwał potłuczone szkło i szare grudy ziemi. Powoli ponure zwłoki zniszczonego domu zaczęły ujawniać ciało. Nie było to jednak ciało dziecka, tylko młodej kobiety. Zatrzymał się na chwilę zaskoczony. Miała takie niewielkie dłonie, jakie widywał tylko u 11-letnich dziewczynek. Jej długie kasztanowe włosy owijały jej pobladłe od utraty krwi drobne ciało, niczym orzechowe fale. Oczy miała zamknięte. Możliwe, że zemdlała. Kyros, słyszysz mnie? Kyros! Usłyszał zaniepokojony głos Bodana w komunikatorze umieszczonym obok jego lewego ucha. Wracaj na statek, robi ci się tam zbyt niebezpiecznie. Delikatnie objął ramionami nieprzytomną kobietę. Wydawała się ona skurczona i zwiędła jak kwiat pozbawiony przez dłuższy czas wody. Uniósł ją z taką łatwością, jakby nic nie ważyła. Nie zostawi jej tu. Wtedy otworzyła oczy. Były duże i ciemne jak gorzka czekolada, a ich tęczówki były okolone czarną niczym kosmos obwódką. Ich migdałowy kształt przypominał mu oczy jego kota Aresa. To dziwne, jej ciało było tak słabe, doskonale to wyczuwał pod swoimi wrażliwymi jak skóra niemowlęcia palcami, ale jej oczy miały w sobie jakąś osobliwą moc. Przyciągały jego spojrzenie jak grawitacja ciężkiej gwiazdy. Miał wrażenie, że się w nich zapada, niczym w bezbrzeżnej, brązowej otchłani.
czuł, że te oczy go pochłaniają, jak czarna dziura otaczającą ją materię, a czas wokół niego się zatrzymuje. Nigdy wcześniej nie doznał takiego uczucia. W zasadzie w ogóle nigdy nie odczuwał żadnych emocji. Nie wiedział, co myśleć o tym doświadczeniu i nie rozumiał swojego stanu. Nagle dziewczyna uniosła swą filigranową, alabastrową dłoń i delikatnie dotknęła jego zimnego, silikonowego policzka, jakby chciała się przekonać, czy jest prawdziwy. Masz piękne, złote oczy, wyszeptała cicho głosem miękkim, jak puchowa poduszka. Pod wpływem jej muśnięcia, łagodnego niczym wiosenny deszcz o poranku, poczuł w sobie niezwykły dreszcz, jakby przez całe jego tytanowe ciało przebiegły silne elektryczne prądy. Wydało mu się, jakby nagle w jego pozytronowym mózgu rozżarzyły się wszystkie diody wszechświata. Olśnienie spłynęło na niego niczym niepohamowane fale wzburzonego oceanu. Już wiedział. I wtedy zauważył, że kobieta ponownie zemdlała. To go ostatecznie wyrwało z umysłowego odrętwienia. Dwoje do przesłania do ambulatorium, powiedział. Jeśli chodzi o pierwszy rozdział tej książki, to jest właśnie to. Możesz tam poinformować mnie, co o tym sądzisz. Nie musi ci się to oczywiście podobać. Dla mnie to było ciekawe doświadczenie po ponad 20 latach, żeby z powrotem wrócić do takiej, do tego typu literatury. Dobrze się przy tym bawiłam, bo było mi miło. Generalnie przez ostatnie 2 tygodnie trochę dziwne rzeczy się ze mną działy, bo działy się w mojej głowie 2,5 książki, właśnie 2,5 części tego. Nie wiem tak naprawdę, co z tego wyniknie, zobaczymy. Póki co zamierzam, o ile mi mój mały pozwoli, co wieczór pisać jakiś rozdział czy pół, no i zobaczymy, co z tego wyniknie. Mam nadzieję, że ci się podobało, a jeśli nie, no to też w porządku. Póki co, żyj mądrze i zdrowo. Pozdrawiam.